Dzień dobry, jestem Lenka. Dzisiaj będę nagrywała Shopkissy. Będzie na przykład urodzinowy z Shopkiss, co się będzie nazywał. Wszystko. To jest pyszny precelek, jak widzicie. Ma piękny kapelusik i pióropusz. Piękne ma buciki, ale ma minę nie za fajną. To jest lodzik. Taki lód na patyku, jakbym wam to pokazała. Tak nazywa, widzicie? To jest taki torcik. Ma bardzo fajną minkę, co robi tak. Zamyka oczy, bo się bardzo, bardzo cieszy. Ma widelec wbity, bo ktoś go je. Ta panienka jest bardzo ładna. Bąblują takie bąbelki, jak widzicie, piana. To jest taka gumowa. To jest wanienka i tak samo się cieszy jak tamten ciasteczko. No i uśmiecha się tak jak to ciasteczko. To jest piżamka, również się uśmiecha. Ma serduszko ładne, bardzo śliczne. Też ma ładne buciki, takie morskie. To jest malutki torcik. On jeszcze nie ma urodzin, ma 3 latka. To jest najmniejszy smoczek z całego wielkiego świata. Również się uśmiecha, nie ma jeszcze bucików. To jest malowanka. Ta malowanka jest bardzo śliczna. Również się uśmiecha, tylko że jedno oczko jest zamknięte, drugie nie jest zamknięte. To jest pudel. Pudel do tego, do policzków. Również się pięknie uśmiecha. To jest ostatni nasz Shopkiss, co pokazuje. Ten Shopkiss jest na urodzinkach. On nie jest jeszcze. Właśnie, ma największe stópki. Albo jest najwyższy. Znaczy nie najwyższy, tylko największy. A teraz w tym prezenciku będzie urodzinowy Shopkiss. Bardzo jest mały, więc nie widać. Ten to jest taki liścik. Liścik, co jest napisane wszystkiego najlepszego. Sprawdzimy, co tam jest. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin listku. Róża tam jest. Taka czerwona. Bardzo ładna. A teraz, co bardzo długo czekaliście, impreza! Dobra, pierwszy to będzie nasz ten liścik. Liścik będzie zjeżdżał z zjeżdżalni. Dobra, jak już wjechał, to teraz następny, to ten będzie tutaj. Tak. Pięknie. Zamkniemy ten prezencik. Dobrze, teraz będzie, ten nie ma dziurki, więc zjeżdża tak, ale nie mówię, że nie zjeżdża, rozumiecie? Dobra, ten taką bardzo wielką ma dziurę, więc nie zjeżdża, ale zjeżdża, znaczy nie zjeżdża, zjeżdża, bo jest najmniejszy. Ten nie zjeżdża, bo jest taki malutki. Bym się wprosiłbym się na tą imprezę. Czy tu jest kibel uzgnilak? Czy on jest dobry? Sprawdźmy. Czy ty jesteś dobry? Chyba tak, chciałbym iść na imprezę z wami. A kto cię zaprosił? Nikt, prosiłem się. Trochę śmierdzę. Najpierw to musisz zapytać solenizetki, ja nie jestem solenizantką. Kim jesteś, kiblu? Jestem kibelkiem. A czy, ale bardzo brzydko śmierdzisz. Przepraszam. Ja jestem trochę swobodny.
nasz kanał.